Eliza Michalik, Onet Opinie. Witam ponownie w wydaniu specjalnym. Zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, brytyjskiej królowej. I gościmy dziś w studio z tej okazji Jana Wojciecha Piekarskiego, byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Belgii i w Luksemburgu i byłego szefa protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam również wszystkich słuchaczy i sympatyków Onetu. I liczymy, że pan ambasador wyjaśni naszym widzom i słuchaczom, jakie są teraz kolejne kroki z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego. Czego można się spodziewać po głowach innych państw? Jak będzie wyglądała organizacja pogrzebu? Jak to wszystko będzie przebiegać? Co się będzie działo w Wielkiej Brytanii? Panie redaktor, zacznijmy może od kondolencji. Kondolencje będą składane na pewno przez osoby publiczne, osoby prywatne i głowy państw. Oczekujemy, że oczywiście prezydent Duda przekaże takie kondolencje na ręce królowej narodu brytyjskiego. I także nie zdziwiłbym się, jak będą również kondolencje ze strony byłych prezydentów, bo oni mieli osobiste kontakty z parą królewską, zarówno prezydent Lech Wałęsa, jak i prezydent Aleksander Kwaśniewski. Druga rzecz to, kto ewentualnie może wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. No, to jest tu bardzo wiele ograniczeń. Pierwsze wynika z faktu, że mamy do czynienia z okresem epidemii COVID-19 i w związku z tym z całym szeregiem ograniczeń stąd płynących. Dwa, książę jest uprawniony do pogrzebu państwowego z pełnym ceremoniałem wojskowym królewskim, ale nie ma jasności co do tego, czy książę nie przekazał przypadkiem innych życzeń, mianowicie, żeby jego pogrzeb miał charakter bardziej rodzinny i wojskowy. On przywiązywał wielkie znaczenie do swojej rangi wojskowej, do swojej kariery w marynarce brytyjskiej i no być może to będzie taka formuła. To oznaczałoby przede wszystkim, czy całość uroczystości byłaby w Windsorze, w kaplicy świętego Jerzego i pochówek również na terenie zamku w Windsorze. Natomiast gdyby to miał być pogrzeb państwowy, co sobie trudno w tej sytuacji wyobrazić, to ciała w Westminsterze, następnie wielkie uroczystości również w samym Londynie i ta część, powiedziałbym, bardziej prywatna uroczystości w pałacu w Windsorze. To z zewnątrz może w tym uczestniczyć. Obawiam się, że jeżeli by nawet zdecydowano się na jakąś formułę uczestnictwa gości zagranicznych, to uczestnictwo byłoby ograniczone do rodzin królewskich i to niewykluczone, że tych rodzin królewskich, z którymi rodzina brytyjska miałaby jakieś związki krwi. Praktycznie są to wszystkie dynastie. Europejskie. Tylko teraz, panie ambasadorze, jeśli mogę wejść w słowo, mamy COVID i pan opowiada o organizacji pogrzebu, rozumiem, tak jakby to wyglądało przed COVID-em i zaczęłam się zastanawiać, kiedy pan mówił, jak zmieni organizację pogrzebu księcia Filipa COVID. No więc zaznaczyłem właśnie, że to jest jedno z tych ograniczeń. No i ona w świetle przepisów brytyjskich mówi o pochówkach w gronie 30 osób. Można sobie wyobrazić pochówek większej ilości osób, bo sama rodzina królewska brytyjska jest wystarczająco liczna, żeby przekroczyć te limity i być może wtedy przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności sanitarnej mogła być dopuszczona większa liczba osób. Jest jeszcze jeden ciekawy element, taki powiedziałbym, medialno-rodzinny związany z tym pogrzebem. Mianowicie już prasa spekuluje na temat tego, czy przyjedzie na pogrzeb książę Harry ze swoją małżonką Meghan. Tu powiedziałbym o tyle, jest to delikatna sprawa, że zapewne ani królowa, ani członkowie rodziny królewskiej najbliżsi księciu Filipowi nie chcieliby, żeby to ważne dla nich i dramatyczne wydarzenie, jakim jest pogrzeb stuletniego prawie księcia Filipa, była przykryta przez zainteresowanie mediów pokazaniem się Meghan i Harry na tej
na tej uroczystości. Sądzę, że zrobią wszystko, żeby to odbyło się w ścisłym gronie z zachowaniem dostojności tego pogrzebu, tego jednocześnie powiedziałbym no, wojskowego charakteru. Tam wojskowe honory na pewno będą oddane przy okazji tego pochówku, ale jednocześnie by nie naruszać ani ścisłych przepisów covidowych, ani nie wywołać takiego zainteresowania mediów, jakie mogło być ono spowodowane. No, wtedy, kiedy media dopuszcza się na przykład do filmowania takich uroczystości. Wydaje mi się, że również te relacje telewizyjne z wewnątrz kościoła, czy katedry, czy samego pochówku będą bardzo ograniczone do kanałów oficjalnych. Ale to mnie jednak pan zaskoczył, panie ambasadorze, tym, co pan powiedział o księciu Harrym i jego żonie Meghan, bo czyli protokół stawia się wyżej niż więzy rodzinne, bo jednak książę Harry jest wnukiem księcia Filipa i rozumiem, że tutaj jednak ryzyko takiego nieprzyjemnego rozgłosu z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego przeważa nawet te więzy rodzinne i obecność tak ścisłej rodziny. Panie redaktor, z pełnym szacunkiem do protokołu dyplomatycznego, ale w rodzinie królewskiej o wszystkich sprawach protokolarnych i ceremonialnych decyduje sama szefowa tej instytucji, czyli Elżbieta, królowa Elżbieta, Elżbieta II. Jeżeli ona uznałaby, że to mogłoby, powiedziałbym, zakłócić przebieg uroczystości lub też odwrócić uwagę od głównego sensu tego wydarzenia, to może zaapelować do Harego, czy też wprost powiedzieć, że wyznaczyć taką liczbę gości, którzy by wzięli, członków rodziny, którzy by wzięli tu udział, że mogłaby ona nie dotyczyć nieobecnego w Wielkiej Brytanii obecnie księcia, który notabene no, zrzekł się uczestnictwa, powiedziałbym, w królewskim ceremoniale i w obowiązkach wynikających z tego królewskiego ceremoniału. Ja miałem przyjemność osobiście poznać księcia w 1996 roku, 25 lat temu, kiedy on miał 75 lat, a nie tak jak teraz 100 bez dwóch miesięcy. Muszę powiedzieć, że był to uroczy, to się nazywa eskort w rodzinie królewskiej, czyli ta osoba, która jest przy królowej, która składa z królową wizytę państwową, wtedy na zaproszenie prezydenta Lecha Wałęsy, ale już realizowaną w ramach prezydentury prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Sądzę, że od nich, tak jak mówiłem, też na pewno będzie depesza kondolencyjna. Można oczekiwać również, że ambasada brytyjska w Warszawie wyłoży księgę kondolencyjną, która będzie otwarta dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tej księdze kondolencyjnej złożyć osobiste kondolencje i wtedy w tej księdze można oczekiwać również wpisów od prezydenta począwszy aż do zwykłych obywateli, a także do wspólnoty brytyjskiej, której obywatele pracują i mieszkają w Polsce. A jakiej rangi postacią, patrząc od strony dyplomatycznej i politycznej, był książę Filip? Czy on był po prostu mężem królowej, czy też miał większe znaczenie na przykład z punktu widzenia politycznego głów państw? Był on bardzo szanowany za swoją karierę wojskową, za fakt, że dla tej swojej roli małżonka królowej zrezygnował, no powiedziałbym, z jakichś takich, ograniczył swoje osobiste ambicje, bo on w końcu też pochodził z rodu królewskiego. I był bardzo nie tylko szanowany, ale i lubiany nie tylko przez partnerów głów państw, prawda? No bo on nie był głową państwa, on był księciem eskortem królowej. To on był, tak jak mówię, szanowany i był cenionym jako rozmówca również prezydentów, premierów, królów, monarchów wtedy, kiedy odbywały się spotkania i oficjalne wizyty państwowe królowej lub też kiedy królowa przyjmowała gości tego szczebla u siebie. Nie, to
nie była postać, powiedziałbym, równie szanowana, co jego panująca małżonka. Rozumiem, że rola w ogóle małżonka królowej nie jest łatwą rolą wbrew pozorom, bo patrząc z boku wielu może się wydawać, że to właściwie same splendory, zaszczyty, ale tak nie jest, prawda? Tutaj taka osoba też może dużo zepsuć, niewłaściwa osoba. Z punktu widzenia monarchii. Na pewno tak, no książę Edynburga był znany z różnego rodzaju powiedzeń, które były traktowane jako popa, może czasami słusznie, ale one szybko mu wybaczyły właśnie ze względu na ten jego urok, z jakim występował u boku królowej. A kim był książę dla samej królowej, patrząc z perspektywy tych wszystkich lat? No, wie pani, 73 lata małżeństwa na pewno miało okresy i gorącej miłości dwojga młodych ludzi i dojrzałego małżeństwa już osób dorosłych i wreszcie dwojga ludzi zdających sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaką jest utrzymanie dla Wielkiej Brytanii, a także dla wspólnoty brytyjskiej tej instytucji, jaką jest korona Zjednoczonego Królestwa. I książę miał w tym równie wielki wkład jak sama królowa i to zadanie będzie po odejściu królowej potem spoczywać na kolejnych następcach. I trudno powiedzieć, czy oni będą potrafili tak doskonale scalać i monarchię brytyjską, i wspólnotę brytyjską, jak to robiła ta para Elżbiety i Filipa. No właśnie, panie ambasadorze, krótko, bo... Z pełnymi tytułami księcia tak. Edynburga i Elżbiety II. Panie ambasadorze, bo kończy się, jak rozumiem, pewna epoka i czy z pana punktu widzenia to jest tak, że już pewni ludzie, pewne czasy minęły bezpowrotnie i nie będzie tych następców i sama monarchia bardzo się zmieni, pójdzie z duchem czasu, z duchem technologii być może, cokolwiek to znaczy, ale cały świat się teraz technologizuje, czy jednak w pana opinii w tym nowoczesnym, coraz bardziej nowoczesnym świecie następcy będą godnie kontynuować te już trochę skostniałe jednak tradycje? Wie pani, mówimy skostniałe, ale jak się odbywają ceremonie królewskie, to interesuje się tym cały świat, miliony ludzi w Wielkiej Brytanii. Transmisje odbierane są na całym świecie, czy to są śluby członków rodziny królewskiej, czy narodziny dzieciaków, czy też rocznica sprawowania monarchii przez Elżbietę królową, czy też wreszcie również rocznica małżeństwa księcia Filipa i Elżbiety. Czyli w tym całym skostnieniu jednak jest wiele sympatii i wiele zainteresowania. Oby umiejętnie to robili książę Karol, a potem, mam nadzieję, przez długie lata książę William z księżną Kate. Czyli pan uważa, panie ambasadorze, że monarchia jednak jest potrzebna w takim bardziej konserwatywnym kształcie? Tak, oczywiście oni się będą posługiwali być może i Twitterem, i Facebookiem, i Instagramem. Zresztą już rodziny to robią. Ale nic nie zastąpi ceremoniału gwardii konnej, tych kolorowych strojów, zmiany warty przed pałacem Buckingham, ceremoniałów w Windsorze przy okazji przyjmowania delegacji zagranicznych. To oczywiście to kosztuje, republikańskie nastroje są w Wielkiej Brytanii, ale nie są one na tyle silne, żeby mogły zagrozić trwaniu monarchii brytyjskiej. A kiedy możemy Co do tego się... jestem spokojny. A kiedy możemy się spodziewać pogrzebu? Wie pani, zawieszono informacje na stronie, oficjalnej stronie królewskiej. To czasu, kiedy
Rada w gruncie rzeczy, królowa nie podejmie ostatecznej decyzji co do tego, jaki charakter będą miały te uroczystości, ale sądzę, że to może być kwestia kilku do kilkunastu dni. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Pan Jan Wojciech Piekarski był państwa gościem w wydaniu specjalnym Onet Opinie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pan redaktor. A teraz telefonicznie. Dziękuję bardzo. A teraz telefonicznie połączy się z nami pan Władysław Teofil Bartoszewski. Jestem połączony, pani redaktor. Jest pan połączony, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Czy śmierć księcia Filipa ma także wymiar polityczny i społeczny, czy to jest po prostu wydarzenie w rodzinie królewskiej? Jakie to ma znaczenie dla Brytyjczyków? To ma przede wszystkim wielkie znaczenie dla królowej Elżbiety II, która była żoną księcia Filipa 1947 roku. No to jest ogromny czas. I książę Filip zrobił rzecz wyjątkową, dlatego że wychodząc za następczynię tronu w 1947 roku, po kilku latach małżeństwa okazało się, że jest mężem królowej. A w Anglii nie ma takiej sytuacji, żeby mąż królowej był królem. Czyli jest osobą podrzędną siłą rzeczy swojej żony. I on, to nie jest łatwa sytuacja dla kogoś, kto się urodził sam w królewskiej rodzinie. W związku z tym, ale on te funkcje wypełniał w sposób absolutnie fantastyczny i był wielką podporą dla królowej Elżbiety i dla monarchii. Monarchie mają to do siebie, że są dziedziczne, że czasem jest władca dobry, a czasem jest średni. Na przykład ojciec królowej Elżbiety był bardzo dobrym królem czasu wojny. Natomiast jej stryj, który abdykował, był katastrofą. W związku z tym, dzięki Bogu, że abdykował. A królowa Elżbieta jest porównywalna, z moim zdaniem, jako historyka wyłącznie do królowej Elżbiety I. Jest rzeczywiście powszechnie lubianą, szanowaną, cenioną głową państwa. I oczywiście śmierć księcia Filipa będzie dla niej dużym ciosem, no bo praktycznie całe swoje życie od czasu, kiedy była młodą kobietą, spędziła z nim. Więc nie ma to najmniejszego znaczenia, jeśli chodzi o politykę Wielkiej Brytanii, ponieważ książę Filip nie był zaangażowany w życie polityczne, bo od tego jest królowa wyłącznie. Ale ciągle się toczą dyskusje o monarchii, jak premier Johnson traktuje monarchię, bo to jest temat, rozumiem, nieustannie żywy w Wielkiej Brytanii, rola monarchii i jej ewentualna archaiczność jednak. Nie ma żadnej archaiczności, panie redaktor. Rola monarchii została ustalona po tak zwanej Glorious Revolution w 1688 roku i oczywiście po tym, jak król Karol I chciał mieć monarchię absolutną, potem przyszedł Cromwell, który wymusił pierwszeństwo parlamentu. W Anglii suwerenem jest parlament. W Anglii nie ma pisanej konstytucji. Jest konstytucja, ale ona nie jest pisana. I parlament jest suwerenem. Nie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest konstytucja, i której się trzeba trzymać i tutaj zmienić ją jest bardzo trudno, tylko parlament. I od 1688 roku jest sytuacja bardzo stabilna. Oczywiście jak jest monarcha gorszy, to sytuacja, są pewne napięcia polityczne, ale akurat królowa Elżbieta II ma nieprawdopodobną już w tej chwili wiedzę, doświadczenie, wyczucie i oddanie i nie ma najmniejszego, nie ma co tutaj spekulować o przyszłości monarchii w tej chwili, dlatego że jest margines ludzi, którzy czują się republikanami, ale reszta uważa, że ten system w Wielkiej Brytanii się sprawdził. I oczywiście może być król, kto się komuś mniej podoba, czy królowa, ale wygląda na to, że w związku z tym, że książę William jest bardzo popularny, to następcą królowej będzie książę Karol, bo tutaj nie można nic innego zrobić, ale po księciu Karolu będzie książę William i wydaje mi się, że przyszłość monarchii jest w Wielkiej Brytanii pewna. No ale już jak spojrzymy na wnuki, bo pan mówi o księciu Karolu, ale już jak spojrzymy na wnuki, na dzieci księcia Karola, na jego synów i ich żony, no to widać, że tutaj chyba nie ma aż tak wielkiej chęci kontynuowania monarchii w tej tradycyjnej wersji, bo
obaj książę William i książę Harry już żyją tak bardzo mało tradycyjnie z rodzinami, z dziećmi, z żonami. Częściowo pełnią jeszcze obowiązki publiczne bardziej William niż Harry. No ale jednak już widać ten powiew nowoczesności. I to się chyba Brytyjczykom podoba, patrząc na to tak okiem laika. Jak powiedział Giuseppe di Lampedusa, wszystko się musi zmienić, żeby pozostało takie, jak było. I tak to wygląda w monarchii. Monarchia wygląda inaczej teraz, niż wyglądała w 52 roku, kiedy królowa objęła tron. Po raz pierwszy jej ojciec wystąpił w radio. Teraz są, były filmy o nich robione, oni publicznie się pokazują. Ale proszę zwrócić uwagę, że średnia obowiązków na przykład księcia Williama to jest mniej więcej 250 wystąpień publicznych w ciągu roku. Czyli on praktycznie i codziennie gdzieś się formalnie pokazuje. To nie są ludzie, którzy siedzą w domu i czytają książki, czy oglądają z Netflixa. To są ludzie, którzy ciężko pracują. Książę Harry wypadł z obiegu, on się już nie liczy tym. I on nie ma żadnych tutaj szans na cokolwiek. On sam wyszedł do rodziny królewskiej, sam to chciał zrobić i na tym się skończy jego kariera. Natomiast książę William podchodzi do tego bardzo poważnie i dokładnie wpasowuje się w ten reżim obowiązku dla państwa, który przyjęła królowa, który miał ojciec królowej Elżbiety, król Jerzy i który miała królowa Elżbieta i które jest kontynuowane przez całą rodzinę królewską. Łącznie z córką królowej Elżbiety, która jest wyjątkowo popularna również i była ulubienicą księcia Edynburga, księcia Filipa i dlatego dostała specjalny tytuł jak królowej królewskiej, tak zwana Princess Royal. Nikt inny takiego tytułu wśród dzieci królowej nie ma. Ten system będzie kontynuowany i bardzo słusznie, ponieważ on się sprawdził w Wielkiej Brytanii Królowa Elżbieta spotkała się, teraz nie pamiętam tak od ręki, ale z wszystkimi premierami od 52 roku, no tamtych było ponad 20. I ona ma wiedzę, zasług wiedzy, której oni nie mają i wszyscy to szanują. Ona ma świetne stosunki z Commonwealthem, z wszystkimi państwami członkowskimi. Jest osobą wyjątkowo szanowaną, a książę Filip jeszcze uczestniczył jako oficer marynarki w II wojnie światowej i był rzeczywiście, walczył w czasie wojny. No więc to jest rodzina, która czuje obowiązek i to będzie kontynuowane. I ona to jest bardzo, oczywiście to jest wielki cios dla królowej, ale królowa nigdy nie odmawia spełniania swoich obowiązków. Nigdy tak nie było. W jej długim życiu poświęciła swoje życie prywatne dla obowiązków państwowych i tak będzie do końca jej życia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Władysław Teofil Bartoszewski, polityk, historyk, ale też osoba wiele lat mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. Ja miałam okazję poznać księcia Karola, nawet księcia Filipa. Na jakiejś kolacji rozmawialiśmy sobie kiedyś, więc to dawno temu. Więc dziękuję bardzo. Żałuję, że umarł. Aha. Dziękuję bardzo. A Elżbieta Królikowska-Awis, pisarka, publicystka, ekspertka do spraw brytyjskich, jest już z Państwem i ze mną. Nasz kolejny gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z którą, mam nadzieję, porozmawiamy też o ludzkim, takim bardzo wymiarze tej śmierci, o społeczeństwo brytyjskie. Chciałam zapytać, na ile książę Filip był znaczącą postacią dla takich zwykłych Brytyjczyków, dla brytyjskich obywateli? Na ile oni będą poruszeni tą śmiercią, na ile ją odczują, jak zareagują? Czy tak jak na inne wielkie wydarzenia w rodzinie królewskiej i te smutne, i te wesołe pogrzeby, śluby, czy jednak to była drugoplanowa postać? Tak, ja spędziłam w Wielkiej Brytanii 26 lat. Tam mieszkałam i pracowałam jako korespondentka. I muszę powiedzieć, że sympatia i antypatia do księcia Filipa w Wielkiej Brytanii dzieli się właściwie po połowie, to znaczy konserwatyści
bardzo lubili księcia Filipa, lubią zresztą do tej pory i będą pewnie chwalić jego pamięć, a lewica liberalna wręcz przeciwnie. Ale to książę Filip, który był taką opoką, sama królowa Elżbieta wspominała wielokrotnie, a także podczas słynnego wystąpienia z okazji diamentowych godów mówiła, że he is my rock. I rzeczywiście trzeba powiedzieć właśnie, że o ile, że książę Filip był chyba niedoceniany w Wielkiej Brytanii, dlatego że zwykle tabloidy opowiadały o nim wtedy, kiedy popełnił jakąś gafę, prawda, jakieś faux pas i tak dalej. Częściowo wynikało to z jego charakteru, tak dosyć niezależnego, a częściowo oczywiście z protokołu monarchii brytyjskiej, bo aczkolwiek książę Filip należał do rodu, do arystokracji grecko-duńskiej, ten słynny ród Schleswig-Holstein, prawda, ale właściwie był sierotą. Jego matka wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Przedtem rozstali się z ojcem. Ojciec nie zajmował się synem. I właściwie, kiedy miał 18 lat, dotarł na Wyspy Brytyjskie i okazało się, że kiedy służył w Royal Navy, w marynarce królewskiej, był bardzo dobrym marynarzem. Kiedy był żołnierzem walczącym podczas II wojny światowej w bitwie o Sycylię, był bardzo odważnym żołnierzem, a potem, mimo to, że część mediów dworowała sobie z niego, mimo to właśnie okazał się bardzo lojalnym towarzyszem królowej. Oczywiście prawdopodobnie pewną rolę odegrało to tak zwany super injunction order, to znaczy taki sądowy zakaz dla mediów wypowiadanie się na temat życia prywatnego księcia. Taki zakaz miała ten super injunction order również Lady Diana. Przecież dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o jej bardzo barwnym życiu prywatnym. W każdym razie prawdopodobnie właśnie temu zakazowi należy zawdzięczać to, że żadna z ewentualnych, prawda, przygód nie wyszła właśnie na światło dzienne. W każdym razie był zawsze lojalny, był razem, przecież królowa Elżbieta jest patronką 600 organizacji charytatywnych, prócz tego, że jest głową monarchii brytyjskiej, głową kościoła anglikańskiego, szefem brytyjskich sił zbrojnych, jest patronką 600 organizacji charytatywnych i książę Karol codziennie po 2-3 spotkania, prawda, wraz z królową, jeden krok za nią, właśnie pełnił swoje obowiązki. Bardzo konsekwentnie, przecież 74 lata, swoje obowiązki królewskie. Czy rzeczywiście może być tak, jak mówił przedmówca pani, pan Jan Wojciech Piekarski, że obecność na pogrzebie księcia Harry'ego i Meghan Markle, jego żony, może spowodować skandal i że królowa może wolać, żeby tej pary książęcej nie było na pogrzebie? Czy można się spodziewać, że przyjadą? Jeżeli wyrażą chęć, a z pewnością prawdopodobnie tak będzie, to nie będzie to żadnych ansów. Ja myślę, że dopiero właśnie śmierć takiej ostoi brytyjskiej monarchii, jaką był książę Filip, pokazuje, jak drobne właściwie były sprawy dotyczące Meghan Markle i księcia Harry'ego, przypomnijmy, szóstego w kolejce do tronu, dopiero szóstego, a więc wypadł z tej magicznej piątki. Więc jak drobne to były sprawy wobec tych 70 prawie 4 lat budowania monarchii. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy Guardian, w końcu lewicowo-liberalny na dziennik, zwrócił się właśnie do którejś właśnie z
jednym słowem zamówił Opinion Polls, czyli badania opinii społecznej na temat popularności monarchii. W tej chwili wiadomo, że jest tylko 9% antymonarchistów w Wielkiej Brytanii, natomiast ponad 70% Brytyjczyków stwierdziło w tej ankiecie Guardiana, że gdyby nie było monarchii, Wielka Brytania byłaby gorszym miejscem do życia aniżeli teraz. Czyli wielki wysiłek Elżbiety II, ale także księcia Filipa, prawda, the prince consort, książę małżonek, sprawiły, że monarchia brytyjska jest w tej chwili znacznie bardziej popularna, aniżeli była 20, 30, 40 lat temu. A serial Crown tego nie zmienił? Serial Crown pokazuje wyłącznie rodzinę królewską z punktu widzenia lewicowo-liberalnego, w związku z czym, a poza tym to jest fabuła, w związku z czym należy traktować to z pewnym dystansem. Ja naprawdę przez te 26 lat obserwowałam właśnie jedno i 1992 rok, prawda, kiedy wyszedł ten bestseller Andrew Mortona, Diana, jej prawdziwa historia, zresztą przetłumaczyłam to na język polski, potem 97, i wtedy monarchia była rzeczywiście na bardzo, bardzo blisko klifu. Drugi rok taki feralny dla monarchii brytyjskiej to był 1997, kiedy zmarła Lady Diana. No i właśnie wtedy również, to był również bardzo trudny okres dla brytyjskiej monarchii, ale królowa z tego wyszła. Mało tego, sprawiła swoją właśnie mądrością, nawet Andrew Morton, to jest gwiazda BBC, prawda, taki bardzo znany dziennikarz, bardzo dobry dziennikarz, stwierdził w swojej książce pod tytułem Diamentowa Królowa, stwierdził, że królowa jest po prostu bardzo dobrym, przyzwoitym i silnym człowiekiem i bardzo silną osobowością. Mówił, że she's wise and she's kind. Jest bardzo sympatyczna, bardzo przywiązana, prawda, do rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc królowa Elżbieta ma bardzo wysoką, bardzo dobrą reputację w Wielkiej Brytanii i poza Wielką Brytanią. I myślę, że w tej chwili właśnie te pośmiertne wzmianki na temat niezwykłego życia księcia Filipa wyrównają te proporcje właśnie informacyjne na temat jego, w jaki sposób przyczynił się właśnie do rozwoju, jak gdyby, brytyjskiej monarchii, czy do stabilizacji, do kontynuacji. Musimy już kończyć. Bez komplikacji brytyjskiej monarchii. Dziękuję bardzo, pani Elżbieta Królikowska-Awis. Dziękuję. I więcej... Dziękuję. Państwu także dziękuję, że byli Państwo z nami. I więcej informacji na temat śmierci księcia Filipa znajdą Państwo oczywiście na stronie głównej Onetu. Dziękuję i do zobaczenia w Onet Opinie. Cześć.